Witam fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak współpracuje się z narzędziem pędzel tkaniny w wersji Blendera 2.91. I dzisiaj chciałbym podmienić stalowy element zbroi na element materiałowy. Zainteresowanych tematem zapraszam do oglądania dalszej części filmu o krótkim intro. Na powyższą okoliczność przygotowałem sobie rycerza w zbroi. Jak wejdę do trybu edycji, rycerz, a właściwie to siatka 3D postaci została zmapowana na płaszczyźnie i podzielona na segmenty. Teraz opuszczę tryb edycji, wejdę do trybu obiektowego, przeniosę się do zakładki modyfikatory i usunę modyfikator subdywizji. A w miejsce modyfikatora subdywizji dodam modyfikator multires. Tutaj ustawię 3 poziomy podziałowe subdywizji. Ten modyfikator pracuje z modułem rzeźbiarskim. Teraz przeniosę się do modułu rzeźbiarskiego i przy pomocy tego narzędzia przypiszę sobie do obiektu poligrupy. Poligrupy wyznaczone układem UV i naniesionymi szwami. Poligrupy pomogą izolować wybrane segmenty zbroi, a więc H, wyselekcjonowałem sobie tors, H, wyselekcjonowałem wszystko. I jeszcze raz H, tors. To na torsie będę podmieniał materiał i przy pomocy pędzla tkaniny, może rozwinę wszystkie pędzle, i przy pomocy pędzla tkaniny tworzył fałdy, wykorzystując do tego parametr związany z kolizyjnością. To właśnie od tej wersji Blendera 2.91 ta opcja jest dostępna. Pędzel jest ustawiony domyślnie na tryb lokalny i operuje na przeciąganiu. I ja właśnie z tego trybu skorzystam. F, zwiększę średnicę pędzla, troszeczkę się oddalę i dodatkowo jeszcze włączę sobie symetrię względem osi X, żeby robić symetrycznie i wykonam kilka ruchów. Były zmarszczki. Fajnie. Jeszcze raz. O, teraz fajne zmarszczki uzyskałem, a więc wykonałem 2 sztychy. Dodatkowo mogę jeszcze spróbować zmienić symulację, wybrać symulację na przykład dynamiczną i wybrać inny sposób deformacji. Pinch. W ten oto sposób udało mi się stworzyć taką deformację na materiale. Chyba wystarczy. H. Odkrywam pozostałe elementy. Jak widać, parametr kolizyjności chronił materiał przed
przenikaniem do wnętrza postaci. W kolejnym etapie wrócę do trybu edycja UV. I tutaj wyselekcjonuję tors. Tors zmapuje względem całego obrazka, a więc U, Unwrap. Do torsu ustanowię nową teksturę. Nowa. Tors. Rozdzielczość 1024. Alfa wyłączona. Kolor wypełnienia. Taki błękitny zrobię. OK. Przejdę do zakładki z materiałami i utworzę całkiem nowy materiał. Nazwę go tors. Materiał tors od razu przypiszę do zaznaczonego aktywnego segmentu. I kolor bazowy zastąpię przygotowanym obrazkiem tekstury. Wszystko jest w najlepszym porządku. Kolejny etap. Malowanie tekstu. Pędzel. Pędzel będzie pracował liniowo i końcówkę pędzla zamienię sobie na bardziej pełną. Zmniejszę średnicę pędzla i tu wytyczę taką linię. O, tak, po przekątnie. Teraz przywrócę podstawowe działanie pędzla. Przejdę do zakładki z teksturami i do pędzla dodam teksturę. Herb Polski. Teksturę będę nanosił w trybie stencil. Chwytam ją prawym przyciskiem myszy, shiftem i prawym przyciskiem myszy skaluję, ctrl i prawy przycisk myszy rotuję. Prawy przycisk myszy pozycjonuję teksturę, tak żeby była względem środka, chyba jest. No i spróbuję ją tutaj namalować. No jest ustawiona centralnie. Udało się. Zapisuję obrazek. Jako tors plik PNG. Kolejny etap. Przechodzę do trybu cieniowania. I tutaj dokonam już ostatecznej korekty materiału. Wykorzystam tablicę, dodam tablicę wektorową BUMP. Ustanowię połączenia, zmniejszę wartość na 0,1, odwrócę i już mam gotowy element. Element stalowy został zastąpiony elementem materiałowym. Mogę jeszcze sobie tutaj skorygować chropowatość, zrobić go bardziej matowym, a może troszeczkę metaliczności dodać.
żeby to wszystko ciekawiej się prezentowało. No i teraz powrócę do trybu edycja UV, żeby pokazać całej okazałości wykonaną przeze mnie postać rycerza. Tak ona się prezentuje. Dziękuję za uwagę.